Jak to... Ci się podobała Dom Tankowań Gladiatora? Wyborna. W dzisiejszym programie tankujemy Gladiatora. Yeah, I will always be your warrior. You can't stop me, you can't stop me now. Yeah, I will always be your warrior. You can't lock me. No to co, mam tą przyjemność pojechanie apokalipsem, nie po polskiemu to było, a pomożesz mi, bo ja nie wiem, gdzie to ma koła. W ogóle jak wsiądziecie do środka, patrz tutaj, wchodzisz po progu, w ogóle patrz to, tu jest zbudowane dla Buddy TV. Nieźle, nie? Teraz tak, co jest najtrudniejsze? Za cholery nie widać kół z tej pozycji. No za cholery, więc czekaj, uchylę to. Jak się otwiera wranglerze? Na środku. Odpal sobie go najpierw. A, czekaj, nie to. Kamil, ja ci gratuluję tego ciekawego samochodu. Ale bajk. Dobra, przejdę tu. Też przeszedłem. Ja nie Kamil, mogę. Co tu się dzieje? Szczerze, stresowałem się jak taki kursant. Jak kursant na pierwszym wyjeździe. I powiem wam... To chyba nie na prawo jeździ B. No nie, to chyba coś większego. Ty, bo to nie podchodzi pod B. Myślę, że nie powinno. Ale klimat jest dobry. I wiecie, co mi sprawiło najwięcej trudności? To, że w ogóle nie widać kół przednich. Bo tylne widzisz w lusterkach. I tak jak normalnym autem manewrujecie, zwłaszcza takimi długimi, to tutaj powiem wam, ocie, kosmos. Naprawdę kosmos. Jaram się jak szczerbaty sucharem. No. No i te progi. Progi to w ogóle wszystko. Ja bym chciał kiedyś zobaczyć, jak taki pojazd jedzie. W ogóle, nic nie powiedzmy Kamilowi i pojedziemy tam. Tam jest droga, nie? I jakby Kamil się nie dowiedział, bo nie wiem, czy ostatnio widziałeś, że łatwo gankę zarypał złoty przycisk Reziemu. To jakbyśmy tak apokalipsem bujnęli się tutaj po drogach. Zobaczcie, jak w Jurassic Parku te krajobrazy. Dawaj, Piotrek, kadr. I byśmy pojeździli po rejonie. Myślę, że zabawa mogłaby być fajna. Pytanie, po jakim czasie byśmy dachowali? Nie, my nigdy nie dachujemy. Jak ktoś, to mamy koparkę. Ja wczoraj dachowałem na łódce, także... na pontonie przy łódce, ale... Dobra, to zmienia postać rzeczy. W ogóle patrzcie, jaki tu jest kluczyk. Apokalips elegancko. Ameryka. No właśnie, pojazd przyjechał do nas z Ameryki. Patryk, opowiadaj, jak to było, bo to jest w ogóle kosmos. Co, jak to było? Tutaj wrzucimy wam zdjęcie, jak to auto wyglądało w kontenerze, ponieważ sami w momencie, gdy Kamil do nas napisał o transport tego oto samochodu, byliśmy w lekkim szoku, jak to spakować, czy wymienić koła, czy postawić go na kołkach. No bo auto teoretycznie na szerokość nie powinno się zmieścić. Praktycznie udało się zorganizować troszeczkę większy kontener, aczkolwiek dystans na boku to była mniej więcej taka odległość, także... Szapoba dla panów, którzy to pakowali, że udało im się to wsadzić i nie zarysować samochodu. Jeżeli chodzi o sam samochód, no zobaczcie, jest to Jeep Gladiator przerobiony przez firmę Apocalypse na wersję 6x6 w najmocniejszym wydaniu, czyli z silnikiem prosto z Dodge Challengera Hellcat Demon. 6,2 litra oczywiście doładowane kompresorem, no coś co naprawdę sieka niesamowitą moc, ponieważ mamy tutaj przeszło 700 koni mechanicznych, to naprawdę jeździ, a ponadto mamy tutaj napęd 6x6. Słuchajcie, z tym napędem to nie ma żartów, bo przy włączeniu reduktora mamy napęd na 6 kół. Jakby tego było mało, zawieszenie to bardzo wysoki model Foxa, więc widać, że nie ma tu oszczędzania, w ogóle zwróćcie uwagę na detale. To wszystko jest przygotowane do zabawy w terenie, więc tutaj nie ma jakiegoś takiego druciarstwa, żeby to tak ująć, tylko jest to przygotowane ze smakiem. I to szczerze powiedziawszy, na każdym kroku to autor jebar i banie, bo patrzycie na to i mówicie, o kurczę. To co jest to w ogóle szaleństwo. Jest, nie? Tak, ja też mam taki efekt na twarzy, że co to w ogóle tutaj robi, nie? Kto wpadł na pomysł tak absurdalnego samochodu?
No, jak widać w Ameryce można robić takie rzeczy. Co więcej, można nimi jeździć legalnie po drogach. Zobaczcie tą przestrzeń ładunkową. Co fajne w tego typu pojazdach, poprzez rozstawku oraz bardzo dużą pakę, mamy w takich samochodach zwolnienie z akcyzy. Także korzyść i oszczędność w naszym cudownym, rodzimym kraju, o ile oczywiście uda się go w ogóle zarejestrować, ponieważ jak widzicie, może być to lekko problematyczne. Czekaj, już jutro spaksy, guma, zasłanianie opon, wszystko będzie dobrze. Troszeczkę poszerzymy tu tamtego. Jakoś to będzie. No koła inne zamontuję przecież. Ty no weź, że przekręcimy z tamtego. Stary, nikt się nie połapie. Siedziałem. Na dwa dni się nikomu nic nie stanie. Oczywiście żartuję, nie przekręcamy. Dawaj, tamtego. O. Czekaj, to jest dopiero wyzwanie. Potrzymaj mi soczek z gumy Jagus. Myślę, że to by... Chodź po żabę. Nie no, żarty żartami, ale powiem wam szczerze, pojazd jest naprawdę hardkorowy. Aż się prosi wskoczyć na pakę i zobaczyć, jak to tam wygląda, zwłaszcza, że ten stelaż cały jest iście kosmiczny. Co, pokażmy jeszcze najbardziej te takie hardkorowe rzeczy, bo zobaczcie, jak wsiadacie do środka, to próg wam wyjeżdża. Tutaj jak zobaczycie, to jest Hellfire 6x6, 750 koni, 6.2 super doładowany V8 dla Kamila. W ogóle to jest po prostu obłęd. To jak dotykacie tego, to macie wrażenie, że przenosicie się po prostu w inną czasoprzestrzeń. I wiecie, są samochody za kosmiczne pieniądze, aczkolwiek tutaj mamy takie połączenie rasowej amerykańskiej surowości z komfortem, który wygląda bardzo dobrze i na każdym kroku mówicie, to jest popaprane, to auto nie ma sensu, to auto nie powinno jeździć. Inaczej, mam wrażenie, że nasz tok rozumowania i ta nasza eurostandaryzacja nie pozwala nam na to, żeby przyjmować takie auto w ramach zdrowego rozsądku. Inaczej, ja uważam, że to auto jest genialne. Jest kozackie na każdym kroku. Ma mnóstwo fajnych rzeczy. Jest po prostu absolutnie cudowne. O, tu są jeszcze jakieś rzeczy, które przyjechały z transportu. Nie zmienia to jednak faktu, że takich pojazdów na naszych drogach nie zobaczymy. I uważam, że pod tym względem chylę czoła dla Kamila za fantazję, łańską fantazję, za dużą pomysłowość i za zrealizowanie tego turboporąbanego projektu, bo tego inaczej się nazwać nie da. Też tak uważam. No cóż, z jednej strony można zazdrościć, a z drugiej współczuć. Nie mieli okazji zobaczyć tego samochodu. No jeżeli już bałem się, co powiesz dalej. Spokojnie. Wszystko pod kontrolą. Dobra, pokażmy jeszcze, jak to pod maską wygląda. Tu mamy w ogóle potężnego wincha, zwróćcie uwagę, rolki. Co ciekawe, lina jest stalowa. Bardziej obstawiam, że to będzie jakaś syntetyczna lina. Czekaj, bo jeszcze nie rozpakowałem tego wszystkiego. Okay. Pięknie. Ciężkie. Ale popatrz na to szkło od góry jeszcze. No. Ciężko dostrzec je z normalnej perspektywy, no ale tak, patrząc pod maskę możemy dostrzec. I hydroshield. On tu łatwo nie ma. Patrzcie, to jest w ogóle obok komputer, ECU, a tu jest pełno piachu. Pamiętacie z nagrań Kamila? To nie był fake, to była prawda. Ale wygląda to naprawdę grubo. Nie zmienia to jednak faktu, że grzebanie przy tym silniku wymaga dużo zacięcia i zamiłowania. Słuchajcie, prócz tego, że Apocalypse ma turboporąbany silnik, turboporąbane szekle, popatrzcie na to, to standardowe z takich małych rozmiarów, a to jest wersja amerykańska, czyli ten rozmiar jest większy albo wielki. Zakompleksiony. Nie chciałem tego tak ująć, ale dzięki. Dodatkowe oświetlenie, patrzcie jeszcze u góry, co się dzieje. U góry też jest dodatkowa lampa, więc to jest taki turbokoks nad turbokoksami. I nie ukrywam, że się jaram tym autem, bo ich nie ma i wygląda naprawdę, naprawdę dobrze, ciekawie. No i myślę, że nie wiem, jak jego historia w Polsce dalej się potoczy. Na pewno zobaczymy go na jakichś wydarzeniach. Speedland, tam ma się auto Kamila pojawić. Nie wiem, czy akurat to, ale myślę, że to też. Bo tam całym patronatem jest Dous, sponsor tytularny. Dokładnie tak. Więc tam na pewno będziecie mogli zobaczyć samochód. I nie ukrywam, no to jest taka w ogóle euforia dotyku na każdym kroku, bo tutaj każdy materiał jest troszeczkę inny. No nie ukrywam, kurde, no cieszę się jak dziecko, jak taka, wiecie, świnia w deszczu. Bo to auto lubi błoto, więc akurat tak mi do tego pasuje, że ja już bym tam orał to auto w błoto, wysłał go do Terenwizji. Ej, Kamil, nie wyślesz go do terenu, nie ma bata. Nie zrobisz tego. I Patryk,
z Pawłem by go tam topili po sandach, więc byłoby ciekawie, chociaż Kamil go też już utopił, więc nic nowego nie odkryjemy. Dobra, jeżeli chodzi o mosty, nie mosty, no to moi drodzy, tutaj moja wiedza nie jest jakaś ultrakosmiczna i myślę, że tutaj przydałoby się oko specjalisty, który siedzi we Wranglerze, a wydaje mi się, że te wahacze, nawet jestem przekonany, że te wahacze nie są seryjne, tylko jest wszystko dostosowane pod masę czołgu i mniej więcej tak to wygląda. Coś, co was może zaskoczyć, chodźcie, to rozmiar hamulca. Znajdźcie hamulec. Dobra, z tej perspektywy będzie widać. Nie zmienia to jednak faktu, że zacisk jest dwutłoczkowy i jak na obręcz, która, uwaga, ma 24 cale, no to taki hamulec, zresztą przy takiej obręczy każdy hamulec znika, więc to jest całkowicie normalne, ale to jest jakiś turbo koks. No, powiem wam szczerze, kosmos. No i to podkreślenie apokalipsa na każdym kroku. Tutaj 6x6. No, bajka. Bajka, naprawdę bajka. Ojej, niezła przygoda się szykuje u Kamila. A, no i jeszcze oczywiście niuanse. To mi się kojarzy z Hellcatem. I zobaczcie na ten karabin szturmowy oraz nabój. Jest klimacik, nie? Także no, przyjemnie. To jest pełne takich akcentów. Tam również mamy panią grającą na ukulele. Także jest całkiem klimatycznie. Całkiem. Ty lubisz takie panie? No, nie potrzebuję ukulele, ale tak. Dobra, moi drodzy, tym optymistycznym akcentem dajcie znać, co sądzicie o Apokalips. Nie zmienia to jednak faktu, że auto jest turbokotem i czekamy na wasze komentarze, bo dzięki również tobie, Patryku, to auto znalazło się na naszych ziemiach polskich. Jakoś tak wyszło. A skromny jak zawsze, to był Patryk, a ja Adam. Do zobaczenia i jakbyście mieli trudne tematy ze Stanów Zjednoczonych, jak widzicie, nie ma rzeczy niemożliwych. Dzięki piękne i do zobaczenia. Cześć.